Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia 17 lipca 2015 roku. Sąd Rejonowy w Łomży, drugi Wydział Karny, w składzie przewodniczący Michał Gąsiewski, protokolant Monika Korytkowska, w obecności prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Moniki Plichta. Po rozpoznaniu dnia 13 lipca i 15 lipca na rozprawie sprawy Wojciecha Dzierżgowskiego, urodzonego 24 stycznia 1967 roku w Łomży, syna Stanisława i Aleksandry z domu Leszczyńska. Punkt pierwszy, rozstrzygnięcia. Oskarżonego Wojciecha Dzierżgowskiego uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu w punktach 2 do 7, 9, 12 i 13 czynów. Punkt drugi, na mocy artykułu 66 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, artykułu 67 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego postępowanie karne wobec oskarżonego Wojciecha Dzierżgowskiego w zakresie zarzucanych mu w punktach 1, 8, 10 i 11 czynów, ustalając przy tym, że czyn z punktu 11 został popełniony w dniu 6 lipca 2011 roku, warunkowo umarza na okres 2 lat próby oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 8000 zł. Punkt trzeci. Zasądza od oskarżonego Wojciecha Dzierżgowskiego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwotę 100 zł oraz obciąża go kosztami sądowymi dotyczącymi czynów objętych warunkowym umorzeniem postępowania, zaś wydatki w części uniewinniającej ponosi Skarb Państwa. Proszę usiąść. Krótkie ustne uzasadnienie wyroku. Przede wszystkim należy się ukłon w stronę organów ścigania w postaci funkcjonariuszy CBA pod kierownictwem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie za tak sprawne, właściwe, szczegółowe, syntetyczne zebranie materiału dowodowego, który to materiał dowodowy w żaden sposób nie budzi wątpliwości, że oskarżony Wojciech Dzierżgowski dopuścił się zachowań, jakie są mu zarzucane, wszystkich 13 zachowań, i sąd stwierdza jednakże, że nie każde zachowania społecznie nieakceptowalne, społecznie odczuwane jako naganne jest przestępstwem. Sąd, uniewinniając oskarżonego od 9 czynów zakwalifikowanych z artykułu 14 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej osób przez osoby pełniące funkcje publiczne, stwierdził jednocześnie, że oskarżony nie wypełni znamion czynu zabronionego, albowiem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przekroczył w rozporządzeniu, które zawierało wzór oświadczenia majątkowego delegację ustawową z artykułu 11 tejże ustawy. Zawarł we wzorze formularza tego oświadczenia treści niewymagane artykułem 30 tejże ustawy, a mianowicie zawarł żądanie wykazywania zobowiązań, w tym w postaci kredytów i pożyczek bankowych. Artykuł 14 ustawy definiuje konieczność złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w ten sposób, że dotyczy on majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Sformułowanie to jest wprost zaciągnięte z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i oznacza jedynie aktywa majątkowe. Stąd też, mimo że oskarżony rzeczywiście podał nieprawdę w swoich oświadczeniach, to nie mógł być za to skazany z uwagi na funkcję gwarancyjną prawa karnego wynikającą z artykułu 42 Konstytucji, artykułu 1 Kodeksu Karnego, która rodzi się jedynie wówczas, gdy dana osoba narusza przepisy ustawy. Treść przepisu artykułu 14, co należy podkreślić, nie zawiera obowiązku wykazywania długów, jak to czynią analogiczne ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Sąd nie mógł też zastosować
analogii do tych ustaw wobec niedopuszczalności analogii w polskim prawie karnym. Stan majątkowy w rozumieniu powszechnym nie obejmuje długów. Stan ten kojarzy się bezpośrednio z posiadanym majątkiem, z aktywami, z ich stanem w zakresie technicznym, użytkowym bądź też wartością. Dopiero szerokie rozumienie włącza do tej definicji tak zwaną kondycję finansową, rozumianą jako porównanie aktywów i pasywów. O takiej kondycji majątkowej ustawa w artykule 10 nie wspomina. Za to definiuje stan majątkowy jako dotyczący majątku odrębnego i wspólnego małżonków. Zgodnie z odpowiednio artykułem 33 i 31 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego żaden z tych przepisów nie mówi o pasywach. Oba te przepisy mówiące o tych dwóch majątkach mówią tylko i wyłącznie o aktywach. Takie wąskie ujęcie majątku występuje już od wielu lat w prawie cywilnym i w prawie rodzinnym i opiekuńczym i od tego wąskiego ujęcia nie sposób tu uciec, rozpoznając sprawę karną. W zasadzie w rezultacie długi takie stanowią odpowiednik wspólnych praw, obciążałyby oboje małżonków, a brak jest stosownego w tym zakresie ustawowego zapisu. Przeciwnie, w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym została uregulowana odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków. I wąskie ujmowanie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojęcia majątek wspólny prowadzi do tego, że przedmiotem podziału po ustaniu małżeństwa nie są zobowiązania, tylko i wyłącznie są aktywa. Stąd też ustawodawca w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, definiując stan majątkowy jako majątek dorobkowy, majątek wspólny i majątek osobisty, zwraca się w tym kierunku ustawy i nie sposób nad tym nie przejść do porządku dziennego. Tutaj w zasadzie ten obowiązek zrodził się z rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i mimo tego w rozporządzeniu tych argumentów, które tu sąd użył o tym wąskim zakresie tych definicji majątkowych, użył i znalazł się zapis zobowiązujący do wskazywania zobowiązań. O pewnej legislacyjnej niedoskonałości tego rozporządzenia świadczy chociażby zapis, który się znalazł w lipcu 2003 roku w rozporządzeniu prezydenta, mówiący, że odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwych danych odpowiada dana osoba z artykułu 233 kodeksu karnego, gdy dwa przepisy dalej za tą delegacją jest ten artykuł 14, za który tutaj oskarżony jest pociągnięty do odpowiedzialności. Nie rozumie sąd w żaden sposób, jak doszło do takiej pomyłki i dopiero w lipcu 2011 roku w kolejnym rozporządzeniu ten błąd został poprawiony. Podobnie wydaje się, ten sam tekst opierał się w zakresie życzeniowej, a nie rzeczywistej ustawowej delegacji. Dla takiej życzeniowej sfery zabrakło natomiast miejsca, co należy podkreślić w innych ustawach na wstępie tego uzasadnienia przywoływanych, a mianowicie w ustawie o samorządzie powiatowym w artykule 25c, w ustawie o samorządzie województwa w artykule 27c, a także w ustawie o samorządzie gminnym w artykule 24h, gdzie zakres oświadczenia majątkowego jest wyraźnie wskazany i jest to wyliczenie całkowicie zamknięte. Wyraźnie są tutaj wszystkie te aspekty wymienione, zresztą zbliżone jest to do samej treści rozporządzenia prezydenta o wzorze tego oświadczenia.
Tu sąd przy tej okazji zauważa, że początkowo w ustawie o samorządzie gminnym zapis dotyczący oświadczeń majątkowych był identyczny z zapisem w tej ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jednak został zmieniony i z dniem 1 stycznia 2003 roku te wszystkie trzy ustawy samorządowe zostały do siebie dostosowane, a ustawodawczyca, nie wiem z jakich powodów, zapomniał dostosować do nowego brzmienia właściwego dla odpowiedzialności karnej, dla tej funkcji gwarancyjnej prawa karnego, zapomniał dostosować tego zapisu w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że to zapomnienie nie było zapomnieniem, tylko celowym działaniem ustawodawcy, który akurat z zakresu obowiązków osób pełniących wysokie funkcje publiczne w naszym państwie chciał zawęzić to do jedynie aktywów. Ja innego usprawiedliwienia tego braku działania ze strony ustawodawcy nie widzę i w związku z tym uznając, że te zobowiązanie do wskazania zobowiązań nie mogło mieć miejsca w rozporządzeniu, biorąc pod uwagę treść artykułu 10, oskarżony Wojciech Dzierzgowski nie popełnił 9 z 13 zarzucanych mu czynów, stąd też został uniewinniony. Co do czterech czynów z artykułu 297, w których tu sąd orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania na okres 2 lat i świadczeniu w wysokości 8 tysięcy złotych, to należy wskazać, że w obrębie tego przepisu, co do zarzutów z tego przepisu artykułu 297, zaznaczyć należy, że nie można mówić tutaj o jakimś abstrakcyjnym kredycie, który tu oskarżony próbował sugerować pytaniami do świadków, o jakimś abstrakcyjnych danych wpisywanych do wniosku kredytowego. Tu mieliśmy do czynienia z konkretami. Mieliśmy w sprawie do czynienia z konkretnymi wnioskami kredytowymi, w których w sposób konkretny zawarł oskarżony nierzetelne oświadczenia o posiadanych kredytach bankowych, kredytach i pożyczkach, o limitach na kartach kredytowych, na kartach debetowych. Tego nie zawierał i tutaj w świetle tego materiału dowodowego, który nie tylko opiera się o tych 11 świadków przesłuchanych w tej sprawie, ale przede wszystkim na dokumentach bankowych, to zatajenie miało istotne znaczenie przy tych konkretnych żądaniach kredytowych dla oceny wiarygodności kredytowej, a w zasadzie nie wiarygodności kredytowej, tylko zdolności kredytowej rozumianej jako właśnie ten bilans wydatków i wydatków związanych z utrzymaniem i z ratami, spłatami innych kredytów, a możliwościami przychodów z gospodarstwa domowego, jakim było ewentualnie tylko raz zdaje się wpisane, jednokrotnie wpisane gospodarstwo rolne, natomiast z dochodów uzyskiwanych za pełnienie funkcji wicewojewody podlaskiego. To miało znaczenie z uwagi na to, że brak wskazania tych kredytów upośledzało wobec niepełności danych możliwość oceny zdolności kredytowej oskarżonego. Jednakże czyny te w ocenie sądu nie zawierały wysokiej społecznej szkodliwości, odznaczały się niższą niż znaczną szkodliwością społeczną, co wynika z okoliczności, w jakich zobowiązania były zawierane. Brak jakiejkolwiek strony po szkodzie banków, które wnosiły zresztą, o czym strony doskonale wiedzą, umorzenie postępowania na podstawie artykułu 59a kodeksu karnego. Ponadto dwa zobowiązania zostały spłacone, co już w świetle nawet niekaralności wymaganej przez ustawodawcę w paragrafie 3 artykułu 297 również należy oceniać jako mniej społecznie szkodliwe,
niż znaczne. Dwa kolejne są spłacane terminowo, nie ma banki, przynajmniej nie widzę problemu w tej spłacie. Już dodatkowo, już ze strony banków, no to tutaj świadkowie zeznawali w tym procesie, mówiąc, że podczas tych udzielania tych kredytów, pisania wniosków, odbywało się to dosyć, można nazwać, familiarnie w gabinetach szefów tych oddziałów. Także no, ci pracownicy nie mogli wymagać i nie chcieli wymagać od oskarżonego takiego podejścia do tych wniosków, jak wymagają od klientów, którzy podchodzą do okienka i o ten kredyt się ubiegają. Reasumując, w związku z tym tutaj te czyny cztery zostały potraktowane jako czyny, wobec których oskarżonego można warunkowo umorzyć postępowanie za te czyny i to sąd uczynił. A dla dolegliwości tejże i dlatego, aby on oskarżony nie popełniał przestępstw w przyszłości, dodatkowo sąd orzekł o środku karnym, o którym już mówiono, 8 tysięcy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Co do kosztów, to orzeczono zgodnie z przepisami dotyczącymi kosztów. Obciążono kosztami tylko w zakresie opłat i wydatków związanych z warunkowym umorzeniem postępowania. W pozostałym zakresie te koszty ponosi Skarb Państwa. Od niniejszego orzeczenia przysługuje apelacja. Składa się ją w ten sposób, że w ciągu tygodnia od dnia dzisiejszego strona może złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Następnie, po otrzymaniu uzasadnienia, strona ma czas dwutygodniowy na złożenie apelacji do Sądu Okręgowego w Łomży za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Łomży. W wypadku oskarżonego ma pan prawo również żądać obrońcy do sporządzenia apelacji. Takie panu prawo przysługuje. Jeżeli pan zechce z niego skorzystać, proszę to zawrzeć we wniosku, aby ten termin nie uciekł, bo on niezależnie od czasu, w jakim rozpatruje to sąd, biegnie. To wszystko, co chciałem państwu przekazać. Cień rzuciło na mnie same wszczęcie postępowania, a następnie sporządzenie aktu oskarżenia do sądu. Ja pozwolę sobie państwu przypomnieć, że zostałem odwołany przez prezesa Rady Ministrów dniem 30 kwietnia z funkcji wicewojewody podlaskiego. Także moje środowisko polityczne odwołało mnie z funkcji prezesa mojego stronnictwa. Ja już poniosłem wiele uszczerbku także na wizerunku, bo dla ludzi, którzy nie mają czasu i nie są w stanie wgłębić się w cały proces karny, który był prowadzony, same stwierdzenie, prokurator, sąd budzi grozę, tak samo jak i we mnie to budzi grozę. Ja mam poczucie tego całego procesu, w którym uczestniczyłem, ale jest on dla mnie też ogromną lekcją i muszę powiedzieć także takim chyba solidnym sprawdzianem dla organów, które prowadziły postępowanie i tak obszernie sprawdziły każdy wątek i także myślę, że obiektywnie oceniły proces. Będzie pan starał się o przywrócenie do funkcji, z których został pan odsunięty? Nie potrafię tego powiedzieć. Myślę, że nie ma sensu. Okres do wyborów jest bardzo krótki. Trzeba dać szansę mojemu koledze, obecnie wicewojewodzie podlaskiemu, popracować, wykazać się. Myślę, że dla ludzi ze środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno w województwie, ale w kraju, jest wiele do pracy, do zrobienia i najważniejsze jest, abyśmy po raz kolejny zostali obdarzeni zaufaniem przez naszych wyborców i żebyśmy mogli im dobrze służyć, też bez takich obciążeń, które rysowało się wokół mojej osoby, skazania mnie za zarzucane mi czyny. Jeszcze mam pytanie o to, czy tak zwyczajnie po ludzku jest pan dumny i mimo wszystko w moim odczuciu z pewnego sukcesu, jeśli chodzi o ten wyrok, bo bronił się pan sam? Tak, broniłem się sam i jestem, no trudno powiedzieć, dumny, bo tutaj nie ma z czego być dumnym, natomiast no po prostu trzeba się bronić. Ja się broniłem, myślę, że w sposób także merytorycznie poprawny i jednak sąd wziął pod uwagę pewne
elementy, które poruszałem podczas rozprawy, zarówno w moich wystąpieniach pisemnych, ale także w wystąpieniach ustnych. To apelacja będzie czy nie będzie, bo ja już nie wiem. Nie proszę? A nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Zapraszam Państwa na następne spotkanie. Być może zorganizujemy jakąś konferencję w tej sprawie.